Siemano, z tej strony Di, witam was w kolejnym odcinku Semta na serwerze For Life. No i witam was widzowie po miesięcznej przerwie od MTA na kanale. Tak, naprawdę spora część osób pisała mi praktycznie pod każdym filmem, kiedy jakiś nowy odcinek z MTA. No i co, zebrałem się. Dla tych, co nie wiedzą, to mam przerwę tutaj z MTA ze względu na to, że no nie mam już tutaj co robić. No i jak widzieliście, wleciałem również z nowym kontentem, który naprawdę bardzo, bardzo dobrze został przez was odebrany. Nie spodziewałem się, że ten nowy content będzie robił nawet większe wyświetlenia niż MTA, więc naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. No i co, pomyślałem, że w sumie no możemy nagrać coś z tego MTA. Tutaj mam lekką przerwę ze względu na to, że no nie mam już tutaj co robić na serwerku, ale nastąpiła pewna okazja, więc pomyślałem, że no muszę nagrać, ponieważ jak widzicie po tytule, mija 6-lecie mojego konta na For Life'ie. No i chciałbym wam przedstawić oczywiście praktycznie jak co roku, chociaż nie no, w sumie nie jak co roku. Rok temu nagraliśmy podobny odcinek, no i pomyślałem, że możemy nagrać, ile udało mi się właśnie osiągnąć przez te 6 lat gry, ile zmieniło się tutaj w moim majątku od poprzedniego roku. Tak więc zobaczymy tutaj wszystko dokładnie, przeliczymy sobie cały mój majątek, no i zdamy sobie widzowie prawko na H. Wyszła tutaj taka pewna aktualizacja, jest możliwość zdawania prawka na helikoptery. Z tego co wiem, no to na helikoptery nie trzeba było mieć prawka, jeśli się nie mylę, nie wiem, ale wydaje mi się, że właśnie na helikoptery nie trzeba było mieć prawka, żeby latać, więc będziemy mogli teraz latać sobie normalnie, legalnie helikopterem, posiadając prawko. Dobra, oczywiście na wstępie zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji. Lecimy po 12 tysięcy. Naprawdę ledwo co wbiliśmy 10 tysięcy, a już mamy prawie 12 tysięcy subskrypcji. Pozdrawiam tutaj widzów, pozdrawiam. Szybko tutaj przybyli mi pod domek, ledwo co wbiłem na serwer i od razu tutaj kochani widzowie sobie stoją pod domkiem. Tak więc pozdro mordeczki, pozdro. No i co? Zacznijmy sobie od liczenia naszego majątku, ile udało nam się tutaj zebrać. Jeśli się nie mylę, to rok temu było to około 60 milionów 70, coś takiego, więc zobaczymy jaka przebitka, jaka różnica będzie teraz. No i widzowie, tak jak już chyba mówiłem, nagrywam to 28 czerwca, czyli no nie jest jeszcze równa data, nie jest jeszcze równe 6 lat gry, no brakuje nam około tydzień, ale no w moim majątku ogólnie na serwerze już nic się nie powinno zmienić ze względu na to, że naprawdę mało ostatnio gram na For Life'ie. Kurde, gościu, co ty robisz, Chłop normalnie jak do siebie mi wjechał na chatę. Typie, zamawiasz to przywozę, ej, ja nic nie zamawiałem, widzowie, co wy zamawialiście mi pod dom? Jakieś pranki, kurde, widzowie, robią i zamawiają mi jakieś rzeczy pod dom. Nie róbcie tak, widzowie. Tak, no co, zacznijmy sobie od mojego ostatnio skończonego projektu, czyli oczywiście Tahoma. No i co, Tahoma posiada 2.2 full tune bez taksometru ze względu na to, że jak montowałem tutaj tuning, to jeszcze nie było możliwości montażu taksometru. No i niestety nie posiada również upów ze względu na to, że jakiś czas temu zdemontowałem, gdy potrzebowałem kaski. Jeśli chodzi o wartość tej Tahomy, jest to około 1 700 000, 1 500 000, coś takiego. Takie oferty miałem, gdy pojazd był wystawiany na forum. No więc te 1 700 000 na luzie raczej mogę tutaj to wszystko policzyć. Oczywiście 8000 ID. Jeśli się nie mylę, jest to gdzieś z 20 Tahoma na serwerze, ale nie jest to jakaś ważna rzecz. No i co, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy oczywiście przedostatni zakończony projekt, czyli oczywiście no chyba tego pojazdu nie trzeba nikomu przedstawiać. Oczywiście jest to Tahoma, pierwsza na serwerze, posiada 2.2 full tune bez nitra. Nawet tutaj taksometr ma ze względu na to, że zamontowałem ostatnio. Najczęściej sobie właśnie latam tą kabi właśnie na transporterze, bo naprawdę bardzo dobrze skręca, przyjemnie się to prowadzi. Oczywiście 2.2 full tune bez nitra, wartość jest to około 3,5–4 miliony. Te 4 bańki raczej na luzie mogę policzyć. No, pierwszy na serwerze, niestety nie ma za niskiego ID ze względu na to, że wyszło wtedy, kiedy było 22 tysiące ID. No i co, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Dalej, może tutaj sobie szybko powędrujemy do tej brawurki. No dobra, to jest naprawdę chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów u mnie w całej kolekcji. No, brawurka. Jest to, że tak powiem, taka trochę ikona kanału, gdyż od tego się tutaj to wszystko zaczęło. Oczywiście brawurka 2.2, full tune bez nitra oraz chyba nie ma upów. Tak, posiada tylko up 3. Tak samo jak w Tahomce, również tutaj wszystko zdemontowałem, gdy potrzebowałem kaski na licytację chyba nawet wtedy. No i nie zamontowałem. No nie jeżdżę praktycznie, jak mam być szczery, tymi furkami, tylko jeżdżę sobie kabi, buletem, no i od czasu do czasu tutaj Infkiem i Turkiem, tą brawurką, jak i Tahomą praktycznie w ogóle nie jeżdżę, bardziej są to takie doniczki. 2.2 full tune bez upów, posiada jedynie up 3, jeśli chodzi o upy, bez nitra, bo jest to niepotrzebne, no i oczywiście taksometru, bo również na tamten moment nie dało się tego zamontować. Wartość tej brawurki ciężko jest mi na ten moment przeliczyć, gdyż kompletnie ani razu nie była, jeśli się nie mylę, wystawiana, a jedyna taka poważna oferta to było 1 500 000 i to było rok
temu, więc ciężko jest mi jakoś dokładnie obliczyć wartość tej brawurki, ale no policzmy te 1 500 000, tak samo jak tutaj rok temu ją liczyłem, więc raczej tyle będzie warta. No głównie wartość jest taka ogromna ze względu na to, że jest to jednak ta brawurka, od której się to wszystko zaczęło. Ja mogę śmiało powiedzieć, że tutaj cały hype na te brawurki właśnie poszedł od tej brawury. Przed rozpoczęciem tego projektu brawura właśnie była takim mało pożądanym pojazdem przez graczy, a teraz no ta brawurka jest bardziej kupowana przez graczy serwera, więc no brawurka 1 500 000, co tu więcej mówić, oczywiście 3213 ID. Dalej przejdźmy sobie teraz może do Bulleta. Bullet jest to mój ostatni, jeśli się nie mylę, nabytek, chociaż kurde nie wiem, czy te mananki to nie jest ostatni nabytek, no ale no jeden z ostatnich, czwarty Bullet na serwerze, śmiało mogę powiedzieć, że drugi, trzeci aktywny na ten moment, poniżej gracze praktycznie w ogóle nie grają, więc śmiało mogę powiedzieć, że jest to drugi, trzeci aktywny, normalnie jest czwarty na serwerze, posiada ID 1057, jak na Bulleta jest to naprawdę bardzo, bardzo niskie ID, ogólnie ciężko jest zdobyć Bulleta na 4 cyferkach, a co dopiero 1000 ID i ogólnie jak na pojazd sportowy, jeszcze bulecik, więc no co tu mówić, 2.2 full tune bez nitra, dałem za niego około 12 milionów, no i też tyle może być warty, tak, też tyle może być warty ze względu na to, że no tak jak mówię, jest to praktycznie, że drugi, trzeci aktywny, więc z niższym ID nie da się kompletnie kupić Bulleta, więc te 12 milionów śmiało mogę właśnie liczyć takiego Bulleta. O, przejdźmy sobie dalej, no i tutaj mamy dwie pewne mananki, te mananki wam przedstawiałem w przedostatnim filmie z For Life'a, no i są to mananki oczywiście na 2 cyferkach, są to manany z pierwszej strony bazy pojazdów, a jak wiecie, naprawdę ciężko jest zakupić jakikolwiek pojazd z pierwszej strony bazy pojazdów, jeśli chodzi o manany, bo tutaj jakieś Waltony również się przewijały, nawet miałem jednego Waltona, Waltoniki jeszcze da się kupić, ale manany, które są wiadomo lepsze od Waltonów, no to bardzo, bardzo ciężko kupić, były to jedyne możliwe do kupna, no i udało mi się je tutaj oczywiście nabyć. Tak, tutaj mamy Waltona ID 18, tego Waltona, tak jak już mówiłem, również miałem parę lat temu, więc fajnie, że znowu do mnie wrócił. Oczywiście posiada 2.2 full tune ze sporymi brakami, ja tutaj nie będę mówił, bo tu jak widzicie nie ma szyb, no są braki, ale wiadomo, w takiej manance nie liczy się tuning, tylko liczy się oczywiście cyferka. Wartość tej mananki jest około 8 milionów, sam tyle dałem, więc 8 baniek na luzie mogę liczyć, więc dalej mamy oczywiście manany ID widzowie 10, ID 10, szkoda, że nie jedna cyferka, ale 10 naprawdę również jest bardzo niskim ID. 2.2 również tak samo, tutaj spore braki. Wartość tej mananki jest to około 9-10 milionów. Te 10 milionów raczej mogę policzyć ze względu na to, że nie da się kompletnie w ogóle kupić mananki na aż taki niskim ID, a co dopiero ID 10. Poniżej kompletnie nic się nie da dostać. Sam w sumie dałem te 10 baniek, więc raczej na luzie mogę tyle policzyć ze względu na to, że no nie ma innego pojazdu z niższym ID możliwego do kupna. No i co? Tutaj już chyba wszystko z tych takich, że tak powiem, gruzików. No i zacznijmy sobie od takich poważniejszych furek. Bo no Infernus pierwszy na serwerze. Oczywiście tego Infernusa również nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten Infernus jest tutaj od samiutkiego początku mojego nagrywania dla was filmów. No i co? Tutaj mamy oczywiście 1000 ID. 1000 ID widzowie w Infernusie. Oczywiście pierwszy Infernus, tak jak już mówiłem, na serwerze, posiada full tune bez nitra ze względu na to, że no nitro nie jest, jest mi potrzebne, rzadko kiedy korzystam z nitra, więc dlatego też nie montuję nitra do swoich pojazdów. No i oczywiście wartość tego Infernusa jest to około 50 milionów. Taką ofertę otrzymałem jakiś czas temu. Tutaj ludzie mi praktycznie całe swoje majątki chcą dać właśnie za tego Infernusa. No ale nigdy nie trafi na sprzedaż ze względu na to, że zawsze było to moje marzenie na serwerze od początku gierki, że chcę właśnie tego pierwszego Infernusa, no i udało się, no i nigdy nie trafi na sprzedaż. 50 baniek, taka oferta się przewinęła jakiś czas temu oczywiście w zamianie, więc tyle sobie mogę ją policzyć. No i dalej mamy oczywiście Turismo. O tym Turku nagrywałem również odcinek, jak go zakupiłem. Omawiałem tutaj w nim wszystko. Oczywiście są to unikatowe lampy Delta Customs, a więcej informacji oczywiście o tym tuningu, jeśli chodzi o te unikatowe lampy, macie w odcinku właśnie, gdzie zakupiłem sobie tego Turka. 6265 ID. Oczywiście posiada pakiet Delta Customs. Posiada on oczywiście kompletny full tune na nitrze, bez taksometru, ze względu na to, że no ostatnio wyszedł dopiero ten taksometr i jeszcze nie zdążyłem sobie zamontować tego do Turka. Wartość tego Turka jest to około 30 milionów, może troszeczkę więcej. Tutaj tak samo kompletnie nie znam dokładnej wartości tego Turka ze względu na to, że ani razu go nie wystawiałem oraz praktycznie w ogóle żadne oferty się nie pojawiały. Tutaj to chyba tyle. Wszystkie pojazdy tutaj dokładnie obliczyłem. Na ekranie wyświetla wam się, ile dokładnie tutaj to wszystko jest warte. Wydaje mi się, że gdzieś tak 120 milionów będzie, czy te 118, coś takiego, więc w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie
gdzie było to około 60 baniek, no to praktycznie dwukrotność udało nam się pomnożyć ten majątek. A w tym roku jakoś za dużo nie zarabiałem na handlu, głównie dorobiłem się na ostatnich licytacjach. Na ostatnich licytacjach udało mi się zarobić jakieś 30 baniek, czy tam 15. No i wiadomo, tam jakieś sprzedanie niektórych pojazdów, coś takiego. No i oczywiście na trzymaniu pojazdów na niskim ID. Jak widzicie, łączny czas gry na serwerze przez te 6 lat wynosi 5956. No czyli wychodzi to gdzieś tak od poprzedniego roku, jakieś 400 godzin zrobiłem, więc life points 33 tysiące. Jak widzicie, konto założyłem, tak jak już mówiłem, 9 lipca 2017 roku. Moje uprawnienia, które posiadam, jest to prawko ABCL oraz oczywiście licencja górnika na wysokim levelu. No i jeszcze posiadam lawetki na wysokim levelu. No i to chyba w sumie tyle, jeśli chodzi o tutaj wszystkie uprawnienia oraz osiągnięcia przez te 6 lat gry na serwerze. Tutaj przy sobie jeszcze mam 45 tysięcy, oczywiście również możemy to doliczyć. No i tak, lecimy sobie oczywiście teraz zdać prawo jazdy na kategorię H. Nie wiem, gdzie się to dokładnie zdaje, więc musimy sobie sprawdzić, nie wiem, pod mapą, może gdzieś to będzie zaznaczone. Na lotnisku właśnie San Fierro, dobra. I tam właśnie będziemy mieli możliwość zdawania tego prawka, dobra. Tak, dobra, tutaj są parkingi, zaparkujemy sobie oczywiście. I dobra, tak, mamy zaznaczone normalnie na mapie czerwone S, czyli oczywiście biuro, w którym będziemy podejmować się tego egzaminu. Dobra, centralna szkoła latania, centralna szkoła latania, wieża kontroli lotów, czyli tutaj to będzie. A, zobaczcie, jaki piękny interior, dobra. Siema Dariusz, co tutaj mogę u ciebie, Darek, zdać? Kategoria L. Dobra, kategorię L mamy, więc L zdawać nie będziemy. Nam potrzebne jest zdanie kategorii oczywiście H. Edward, no i u Edwarda raczej będziemy mogli to zdać. O, dobra, no i mamy kategorię H. Rozpocznij oczywiście. Dobra, już jesteśmy. O kurde, zobaczcie to. Ej, to jest jakiś nowy model helikoptera. Czekajcie, czy ja mam wszystko dobrze zbindowane? Nie, 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 bo ja zawsze na myszce miałem latanie helikopterem, czyli będę musiał na klawiaturze. Jak widzicie, mamy nawet pokazane tutaj metry, wszystko pięknie. Naprawdę bardzo dobrze tutaj wszystko jest zrobione. Ogólnie, tak jak już przed chwilą powiedziałem, jest to nowy model jakiegoś helikoptera. Przypomina trochę Sea Sparrowa, ale jest on kompletnie inaczej wykonany. Nie wiem, czy w ogóle to nie jest przypadkiem nowa podmianka Sea Sparrowa, ale chyba nie. No, jest to pewnie specjalny model stworzony właśnie pod zdawanie licencji na H. Dobra. No, za ciężkie to nie jest w sumie dla osób, które umieją latać helikopterem, ale ogólnie latanie helikopterem w ogóle nie jest ciężkie. No, inaczej się to ma oczywiście z lataniem samolotem, bo ja sam miałem trudności ze zdaniem licencji na samolot, ale udało mi się tam zdać za jakąś tam chyba setną próbą. No i się udało. Teraz praktycznie żadnego problemu nie mam z lataniem samolotem po tym czasie. No i jeśli się nie mylę, mamy już tutaj ostatni punkt. Tu będziemy już lądować oczywiście na helipadzie. Tak, tutaj już są dwa helipady. Cyk. No i oczywiście tutaj, dobra, chyba git, chyba wylądowaliśmy. No i udało nam się oczywiście ukończyć pomyślnie egzamin. Trwało to, jak widzicie, 11 minut, dokładnie 10 minut i 53 sekundy. Tak więc co, to było na tyle w tym odcinku. O, jeszcze mamy widza. Siema widz, jasne, ziomaczek chciał SS-a. Tutaj sobie z widzem zakończymy odcineczek. To było na tyle, trzymajcie się. Siema.